Nie tak często, jak powinienem być. Nie da się ukryć, że moja frekwencja spadła w czasie mundialu. Jestem kibicem piłkarskim, ale to wcale nie oznacza, że zapominam o sprawach najważniejszych. Bo rzeczywiście w życiu publicznym często są sytuacje niejednoznaczne, gdzie można ważyć rację. Ale my jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo jednoznaczną, z sytuacją jasną jak słońce. Z jednej strony jest zamach na państwo prawa, na wolne sądy, na niezawisłość sędziowską, a z drugiej strony jest postawa obywatelska. Postawa obywatelska, jak powiedział Paweł Adamowicz, czasami jest wybierana przez mniejszość. Ludzie bywają zmęczeni, ludzie mogą tracić nadzieję, ale jest ważne, żeby ci, którzy mają poczucie, że wiedzą, o co chodzi, jak ważna jest sprawa, żeby ci ludzie dawali świadectwo. Trzeba dawać świadectwo. I państwo to robicie. I jak śpiewał Młynarski, róbmy swoje. Prędzej czy później dołączą do nas inni, ale żeby mogli dołączyć, opór musi trwać. Ktoś musi mówić nie, nie zgadzamy się. Będziemy bronić demokracji, będziemy bronić wolnej Polski. Nie damy ustanowić w tym kraju dyktatury. I bardzo państwu dziękuję za tą postawę, za obecność i oczywiście kropla drąży skałę. Nie wiem, czy jutro, czy za pół roku, czy za rok, ale moment, w którym przestaniemy być mniejszością, staniemy się większością, zdeterminowaną większością, na pewno nadejdzie. Na dłuższą metę ludzie nie zaakceptują kłamstwa, cynizmu, bezczelności, no i ostatecznie chęci chwycenia obywateli za twarz. W dłuższej perspektywie to nie przejdzie, dlatego zwycięstwo będzie należało do nas, będzie należało do Polski. Brawo! Konstytucję obronimy! Konstytucję obronimy! Konstytucję obronimy! Konstytucję obronimy! Konstytucję!